Tamam. No dobra. Dzisiaj czeka nas wycieczka. Jeszcze mam 15 minut. No. A, co, listy. Myśleliśmy jeszcze, żeby na po wodę pójść, by nie kupiliśmy. I tutaj wpiszcie, bo ja nie wiedziałam, że nie chciałam dzwonić jak nazwisko i imię. A to według alfabetu. Nie, nie, dobra. Odczytam potem. Według alfabetu, nie. Tak, tak. Losik, odpiszę cię. Dzisiaj wycieczka szlakiem powstańców. Styczniowego sprzed 161 lat, chociaż jeszcze trwało właśnie, bo jeszcze Romuald Traugut, w tym roku jest 160. rocznica jego śmierci, ale najdłużej walczący ksiądz Stanisław Brzóska, który do 29 kwietnia 1865 roku walczył, potem został schwytany i 23 maja w Sokołowie Podlaskim powieszony. I to jest data po prostu, która zamyka okres powstania, aczkolwiek jak ono jeszcze trwało, bo były pojedyncze osoby, bo już oddziałów nie było, to tak jak i po II wojnie światowej, to podziemie, jeszcze to po prostu wtedy funkcjonowało parę lat, do 1873 roku. Bo to są dwa upamiętnienia poświęcone powstańcom styczniowym. Stulecie powstania styczniowego w 1963 roku było tylko 5 upamiętnień tego zrywu powstańczego, między innymi dwa nasze włodawskie. W 1905 rok. Doprawdy nie wiemy, dlaczego on został postawiony, bo żadne źródła o tym nie mówią. Możemy się domyślać, bo został postawiony na fali tej odwilży carskiej i są jeszcze, byli jeszcze mieszkańcy Włodawy, których dziadkowie budowali ten pomnik. On został pobudowany w przeciągu 3 dni, tak się pisze, i 3 nocy. Na fali tego ukazu tolerancyjnego, bo po powstaniu styczniowym po kasacie Unii Brzeskiej, to nie będę się zagłębiał w ten temat, bo Państwo mniej więcej słyszeliście o tym, kiedy nastąpił ten ucisk carski od 1875 roku do 1905, żadnego kościoła tu nie pobudowano, tylko były budowane cerkwie, Unia, cerkwie grekokatolickie zostały skasowane, grekokatolicy z mocy prawa stawali się wyznawcami prawosławia, tam między innymi wspomnę Drelów, wspomnę Bratulin, to Państwo się z tym zapoznacie. I na tej fali, kiedy już było można przez parę lat, przez 5 lat dosłownie budować kościoły tutaj, bo car wydał ten ukaz tolerancyjny w 1905 roku. Takie kościoły typowo, to są typowo w stylu neogotyckim, też z cegły przeważnie czerwonej, między innymi w Rejowcu osadzie, w Łomazach, w Kurowie, tutaj w Dorohusku, w Świerżach, nasz częściowo w Różance był w tym czasie budowany, czy w Sławatyczach. Także te kościoły tutaj w tym czasie zostały wybudowane. Te tereny były karto przetargowo z Ukrainą, za zboże ukraińskie dla armii niemieckiej, austriackiej. Miały być tu jakieś ustalenia graniczne i tamte wojska czekały. 13 listopada opuściły Włodawę, dlatego ta ulica, która teraz jest 11 listopada, była też ulicą 13 listopada. I proszę Państwa, po wyjściu wojsk niemieckich w Włodawie zaczęły się rozruchy żydowsko-ukraińskie po prostu przeciwko Polakom, bo wojsk tu polskich nie było jeszcze, tylko przeciwko ludności polskiej. Na ulicy, powiedzmy, między kościołem a cerkwią te się walki rozgrywały, tam był taki Anisiewicz,
Ukrainiec, Żydzi byli też nastawieni wrogo. W związku z tym z hełma od Kmicica Skrzyńskiego, z pułku tego ułanów powiedzmy, przybył tutaj oddział swoleżerów i w czasie 21 listopada właśnie tam na tej ulicy ten jeden Józef Jabłowicz zginął właśnie w tych zamieszkach ulicznych. Drugi natomiast, kiedy wojska niemieckie jeszcze były tutaj za Sławatycami, po prostu, bo Niemcy wycofali się dopiero w lutym 1919 roku po bitwie 34 Pułku Piechoty naszej z Białej Podlaskiej pod Kobylanami. Tutaj ten żołnierz sprawdzał łączność, bo nie było łączności między Sławatycami a Domaczewem po drugiej stronie Bugu i w czasie sprawdzania, no wiadomo, słupy telefoniczne, druty, i tam go schwytali żołnierze niemieccy i zakuli po prostu bagnetami i tutaj został pochowany też, także to takie mieli. Dobrze. Tylko, bo gdzieś była po drugiej stronie rzeki wodawki, ale tylko został jeden dom i pozostałości młyna. W tym miejscu jest właśnie ten pomnik poświęcony powstańcom, bo ich tu kilku poległo. Nie wiemy dokładnie ilu, czy tu byli pochowani też. Tu na pewno nie byli pochowani, bo to chociaż tu przed wojną był krzyż stał. W czasie II wojny światowej w lipcu 1944 roku, kiedy tu armia rosyjska wypychała Niemców, to tutaj nawet chroniła się ludność z okolic Sobiboru, bo były czasy wtedy niebezpieczne i tu parę dni gdzieś koczowali w Adamkach. I tutaj w latach przed 140 rocznicą powstania już, kiedy no nasz oddział, to też się nie chwaląc, Włodarski PTT-ku zainicjował, żeby upamiętnić te miejsca na 150. rocznicę. I tutaj wtedy wicestarostą był pan Polaczuk, znany na pewno państwu historyk. Bardzo się zaangażował. Nawet te kamienie to razem wkładaliśmy na samochód w Różance. Tu pan Pączek wykonał tablicę. Także to było pierwsze tu i w Lucie. Pierwsze upamiętnienie właśnie powstańcom styczniowym. Podobno też tu, tak jak tu mieszkańcy mówili, że tu młodzież składała przed wojną, czyli on był od przedwojnia. Potem podobno też tu oficer jakiś rosyjski zginął w 1944 roku, też tu został pochowany. W każdym razie w tym miejscu, bo to jest symboliczne miejsce poświęcone, bo tędy oni się przemieszczali w kierunku Luty. My będziemy tym traktem zaraz tą grobą szli. Jak się boję. I most się zawali. Nie, jak tyle nas wejdzie, to może. Tak, wieczny. Nie, to czołg przyjedzie, tylko że zniszczony i nie ma kogo odbudować. Wszyscy są, proszę państwa, prosimy to tak ostrożnie tylko. No most uległ zniszczeniu, po prostu nie ma kto odbudować, bo teraz to rzeki polskie mają dużo do działania, po prostu jako właściciele wód polskich, ten nowy twór, który powstał. Bardzo malowniczy to teren po prostu i tutaj ta bitwa się odbyła, kiedy Rosjanie zdobyli ten młyn, to zaczęli uskrzydlać tutaj, bo rzeka Włodawka to jeziorko takie, iż ono nie jest jeziorko, tylko starorzecza Włodawki, bo ona też tu meandruje i po prostu zaczęli powstańców uskrzydlać. Lelewel zaczął się w związku z tym wycofywać, no bo a i tak część oddziału została okrążona i uciekali w kierunku właśnie Luty. Dlatego tu ta walka krótko trwała, bo około 2 godzin, a już się zakończyła w miejscowości Luta, bo do Luty stąd jest dosłownie może 5-6 kilometrów, ale nie ma tego mostu, bo wtedy przyjeżdżali, chociaż od teraz tędy też sobie stracają, bo to jest nauka straszna na rzeki Wodawki. Wszystko wycofali, bo to no, zresztą Jołszyn miał dwie armaty, miał pożarki, a tutaj było chyba 200, tam nie pamiętam czy. Aczkolwiek to było pisane wszystko 50 lat po powstaniu, 50 rocznicę.
kilometrów kierowałem. Auschwitz. Tak, tu beczna, tak. Tu nie ma. Tak, w tym miejscu właśnie, zaraz powiem. Pomnik i upamiętnienie, bo to nie jest pomnik, tylko upamiętnienie. Też w miejscu symbolicznym postawione, w związku z tym, że tu jest ta kapliczka. I miejsce bitwy to tutaj, bo wieś płonęła. I tędy byli spychani właśnie w kierunku Hańska. I tędy oni byli spychani i tutaj gdzieś ci Łużnicowie, tak jak niektóre źródła piszą, właśnie zostali pojmani. Gdzie polegli? Nie wiemy, 28 podają, że tu poległo. 50 lat temu to jeszcze pamiętam, też tu był potężny nad Krzymianko wysoki krzyż jeden, ale taki wysoki jak te słupy tutaj, bo tu takie krzyże były wtedy stawiane. Drugi był tam za tym domem, pola były, w tej chwili to już zarosło. No mieszkańcy, bo już się tym interesowaliśmy, to nie wiedzieli dokładnie. I trzeci kół gajówki tam nie widać z tej strony, też na rozdrożu, bo tam takie rozdroże, też był krzyż po prostu taki wysoki. I pod Dubecznem tam na wzgórzu dwa krzyże, byli tędy ścigani, byli tędy ten, także mogli być tutaj też pochowani, czyli tak przypuszczamy. Postawiliśmy to miejsce koło tej kapliczki. To jest kapliczka, jak widzicie Państwo, prawosławna. Druga katolicka jest z drugiej strony wsi, w lesie tam na ten. Dlaczego ona tu została, tak jak nasz włodarski ten artysta, rzeźbiarz pan Pawłowski, bo on stąd pochodzi, mówi, że była postawiona w 20 roku na pamiątkę tej choroby morowej Hiszpanki. Zresztą tutaj jest i cmentarz choleryczny w lesie, także duża tutaj część ludności zmarła. No i potem po Ukraińcach akcja Wisła zrobiła czystkę, po prostu mieszkańcy zostali wywiezieni, przyjechali inni i dlatego trudno coś się dowiedzieć, bo to już ludność, część, tu mało było tej przedwojennej, coś na temat luty samej, trudno się było coś po prostu dowiedzieć. W lewo byśmy dojechali do Dubeczna ładną taką turystyczną trasą, na to jezioro tam Hańskie chyba trochę w bok, także to jest trasa taka malownicza. Tutaj te cmentarze mamy z pierwszej wojny światowej. So how you like Polish forest? Nice. Właśnie. I don't know where they're going. Właśnie podążamy za naszym przewodnikiem, który chce nam pokazać miejsce naszych powstańców styczniowych. No i śmigamy, o. Elegancka polasa. Tam gdzieś grupa wycieczki jest, chodzi, tak? Ależ fajnie. Kurde, lato, po prostu lato. Dzisiaj chyba jest 25 stopni, pięknie. Słoneczko. Z optymizmem. I proszę Państwa, i tak mówili, że tu był, to już przed wojną, podobno powstańcy styczniowi. A ta część na mapie, jak Państwo zobaczycie, to jest Macoszyn Kurhany, Macoszyn Kłębiki. Widzicie Państwo takie kurhany, ziemia, tu jest lekka, piasek. I tu oni przychodzili właśnie. W czasie II wojny światowej, w lipcu 1944 roku, przemieszczała się tędy tu z wschodu do kierunku Lubartowa 27. Dywizja AK, to też Państwo niektórzy na pewno słyszeliście. I też podobno tu zmarł gdzieś żołnierz w czasie, bo walczyć tu oni nie walczyli jeszcze, bo to było w czerwcu 1944, przed lipcem już praktycznie. I też żołnierz zmarł najpewniej i został pochowany tak normalnie w żołnierskich warunkach. Ale po wojnie wydmy, piaski, lekka ziemia, albo gdzieś zwierzęta leśne, płytko były te zwłoki zakopane, wyciągnęły to wszystko, nawet czapkę i tak dalej. I po prostu miejscowa ludność
tu w pobliżu gdzieś było, że tu już ten krzyż był, ten jeden, to tutaj te zwłoki tego żołnierza. Nawet tam i czapka, jakieś inne rzeczy były. Ona, ta czapka, to mi mówił tu mieszkaniec Usowy, że długo lat, jeszcze do 50 lat leżała na tym krzyżu. I teraz akowcy z Chełma, jak się o tym dowiedzieli, to przyjeżdżają tam to święto 27 Dywizji, też tutaj składają kwiaty, palą znicze, także podwójne ma znaczenie ta mogiła po prostu. I jest tak na uboczu, ale gmina Hańsk po prostu też to uhonorowała i to miejsce Państwu chciałem pokazać, bo rzadko tu trafić. Ja 10 lat temu byłem i teraz miałem problemy, bo mi się kierunki trochę pomyliły, ale przy pomocy, tak. A gdzie słucha wielokrotnie? Like Polish forest? Totally different compared to Korea. Yeah. That's why I like that. Yes, it is totally different. Oho, chyba nasz kierowca się zakopał autobusu. Tak go przewodnik wywiózł, że autobus się nie ruszy. No. Chciał zawrócić. No, co oni tam wymyślą? O, poszło. Prawie się ruszył. Lecimy, drugie podejście. Poszło. Idzie. Nie poszło. Nie poś. Dadzą radę czy nie dadzą radę? A, poszedł. Dobra. Udało się. Kawałek. Brawo. Teraz musimy myśleć, gdzie zawrócić. Dobra, mamy zdjęcie grupowe, lecimy dalej. Ostatni przystanek naszej wycieczki. No, mural elegancki. No, mural mają naprawdę ładny. Smaczne, gorzej, że? Wszystkie? Bardzo pyszna zupka. Ach, dobrze. Dobra, zupa, wszystko dobre. Wszystko dobre? Tak. Dobra, odkładamy rzeczy, kończymy wycieczkę. O, tak, tak. A to mi jeszcze jedną skrzynkę położę. Proszę, czekaj.